Nie ma pan wrażenia, że ta kampania trochę zwariowała? To ona się rozpoczęła dosyć wcześnie z tego powodu, że PiS uznał, że żeby dogonić Bronisława Komorowskiego, żeby mieć jakiekolwiek szanse na rywalizację, musi tę kampanię oczywiście bardzo wcześnie rozpocząć. Przypomnę, że jeszcze przed Gwiazdką mieliśmy już pierwszy klip telewizyjny z Andrzejem Dudą. Tak więc to jest oczywiście, myślę, że w dużym stopniu spowodowane ogromnym dystansem przewagi, jaką Bronisław Komorowski ma nad konkurencją. Stąd ta gorliwość konkurencji i no tak, tak mocno wyłanianie obecność... się kandydata Dudy z chmury konfety rzeczywiście było zabawne. I... Tak, to prawda. Ale czy prezydent musi się poddawać tej marketingowej regule, prawda? Czy musi się sprzedawać jak mydło, jeździć tym bronkobusem po Polsce zamiast normalnie się komunikować z obywatelami, tak jak przez 5 lat się komunikował. Ja myślę, że profesor Krzemiński jednego nie pamięta, że to nie Tuskobus, a Bronkobus 5 lat temu to była właściwie pierwsza taka formuła jeżdżenia, spotykania się z ludźmi, która pozwalała na no pracę tak, wtedy w trakcie. Komorowski nie był może nieznany, ale no, był znany z takich funkcji raczej no, mniej jako marszałek Sejmu i pełniący obowiązki głowy państwa, tak bez wątpienia był. Tak, wcześniej jakiś minister, prawda, i tak dalej, no to nie jest taka rola pierwszoplanowa, oczywiście, to prawda, chociaż po tragedii smoleńskiej niespodziewanie i w dramatycznych okolicznościach ta rola wzrosła wtedy bardzo. Natomiast myślę, że ja patrzę i obserwuję na aktywność pana prezydenta z mojej takiej wielkopolskiej perspektywy, to przez ostatnich 5 lat pan prezydent był bardzo wielu, szczególnie właśnie takich mniejszych miejscowościach, miasteczkach, które odwiedzał i w zasadzie nic się w tej formule nie zmieniło, może poza sposobem, że tak powiem, takiego podróżowania przy pomocy owego bronkobusu, tylko dlatego, że wtedy można pracować. To znaczy, to jest autobus daje ten komfort pracy, że myślę, że dla pana prezydenta... Ma tam biureczko. Tak, i że może tam, myślę, że także wszystkie rzeczy sobie po kolei przygotowywać do kolejnych odsłon pracy tej formalnej jako głowy państwa, prawda? Więc nie marnuje tego czasu, który normalnie spędzałby w zwykłym samochodzie czy w jakimś innym środku lokomocji. Tych niebezpieczeństw, szczególnie w drugiej połowie kwietnia, będzie przybywać, bo to na razie tak naprawdę po mamy... po kwietnia, tak? Skończą się żarty. Tak, a ja mówię o drugiej połowie kwietnia w tym sensie, że mówię o końcówce kampanii, tak? Dlatego, że w istocie mamy przecież rozgrzewkę dopiero i nie wiemy, co konkurencja szykuje. Nie wiemy wprawdzie jeszcze, kto w tej konkurencji ostatecznie zostanie, jeśli chodzi o tą barierę zebrania podpisów. Ale można założyć, że te największe partie, najbardziej, jak powiem, sprawnie zorganizowane, będą tę konkurencję prowadziła do 8 maja bardzo, bardzo intensywnie.